i wracamy po przerwie w drugiej części programu Galaktyka Pomerania. Zmieniamy teraz zupełnie temat. Teraz będzie o The Worst Biggest Eye Contact Experiment 2017 in Szczecin. Witam Panie bardzo serdecznie. Ja teraz może najpierw powiem po polsku, o co chodzi, a za chwilę Panie przedstawię i zapowiem. Największy światowy eksperymentalny kontakt wzrokowy 2017 w Szczecinie. Moimi kolejnymi gośćmi są Katarzyna Pakalnicka-Prychitko oraz Magdalena Prieditis. Tak. Czy ja dobrze wszystko tutaj zapowiadam? Tak. Udało się. Bardzo dobrze. Organizatorki wydarzenia. Witam Panie serdecznie. Witam. Dzień dobry. Która to edycja tych kontaktów wzrokowych już będzie? Druga. Dwa lata temu, znaczy właściwie trzecia, ale druga w Szczecinie. Druga w Szczecinie. Mhm. A co Panie w ogóle skłoniło, żeby organizować takiego typu imprezę? Nigdy jeszcze nie gościłam nikogo, kto właśnie organizuje imprezę z cyklu kontaktów wzrokowych, jednominutowe, tak? Mhm. Znaczy dwa lata temu to ja zdecydowałam się z kolegą coś takiego bardzo spontanicznie, bo wtedy pierwszy raz było organizowane na świecie, zobaczyliśmy jakieś tam filmiki, informacje i spontanicznie podjęliśmy decyzję, że coś takiego chcielibyśmy też zrobić w Szczecinie. Powód był między innymi taki, że ja z racji swojego zawodu pracowałam z grupami i w ramach różnych ćwiczeń też proponowałam właśnie taki eksperyment, żeby osoby przez moment spojrzały sobie w oczy i obserwując z zewnątrz widziałam, że nie jest to łatwe, nie jest to proste i nie jest to takie normalne, że ludzie sobie patrzą w oczy, a też różne reakcje to powoduje i można się dużo też o człowieku dowiedzieć, obserwując, jak on reaguje na taką propozycję. Czasami zdarzają się sytuacje, gdy rozmawiamy z drugą osobą i ktoś unika kontaktu wzrokowego. Jak wtedy reagujemy? Jak my się czujemy właśnie w takiej sytuacji, gdy ktoś na przykład spuszcza wzrok, no i gdzieś tam się patrzy w podłogę, a rozmawia na poważny temat? No, różnie reagujemy, bo mamy też swoje własne doświadczenia różne. Ludzie często boją się nawet spojrzeć, tak? Boją się, ponieważ mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy, więc w pewien sposób może się boją otworzyć. A tego typu event pozwala ludziom doświadczyć w bezpiecznych warunkach i zobaczyć, że to nie jest takie trudne i można to przenieść właśnie na życie osobiste. A jak było poprzednim razem w Szczecinie? To właśnie Kasia powinna opowiedzieć, bo ja w tym roku zdecydowałam się zorganizować to wydarzenie. Historię mamy bardzo podobną, ponieważ na co dzień pracuję z ludźmi i również miałam takie doświadczenia i tego typu ćwiczenia przeprowadzam na co dzień i wiem, ile to korzyści może przynieść. No właśnie, wszystkim. Co to daje drugiemu człowiekowi? Oprócz tego, że możemy się troszkę sami o sobie dowiedzieć i o tej drugiej osobie, ale naprawdę jaki jest cel tego wydarzenia? Celem wydarzenia jest, tak jak samo hasło mówi, rozbudzenie naszej więzi międzyludzkiej, ponieważ obecnie wiemy, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich. I ciekawe dlaczego. To chyba też wszyscy już wiemy. Tak. I celem jest właśnie powrót do korzeni, rozbudzenie tych więzi i przekaz. Ważny przekaz. A jaka była frekwencja za pierwszym razem? Myślę, że jak na pierwsze spotkanie, gdzie ludzie nie wiedzieli, co się może wydarzyć, czego oczekiwać, to byliśmy zadowoleni. Naprawdę byliśmy z kolegą zadowoleni. To było tak, że ludzie wymieniali się, tak? Dochodzili. Część osób przede wszystkim z Facebooka na ten temat wiedziało, więc celowo przyszli nawet ze swoimi stanowiskami. A część osób po prostu dołączała z ulicy, nawet obcokrajowcy. Co było ciekawe właśnie, jak zapraszaliśmy ludzi z ulicy, to Polacy... Po prostu przechodniów. Tak, przechodniów. To Polacy przychodzili i tak się przyglądali, tylko bardziej z daleka. Ze zdziwieniem. Tak. Co oni robią, ci dziwni ludzie tam na środku? Dokładnie, a obcokrajowcy tylko się pytali, czy muszą coś mówić, czy muszą być zrozumiani. Jak się dowiedzieli, że tak naprawdę język tutaj nie jest żadną barierą, to chętnie dołączali. Też o czymś to świadczy. No bo tutaj tak naprawdę nie o język chodzi. To chodzi o to faktycznie, co mówią nasze oczy. Dokładnie. Mówią, że nie musimy używać słów, nie musimy siebie rozumieć w danym języku, a możemy ze sobą spędzić czas i poznać siebie.
Niewątpliwie, jak dla mnie osobiście, jest to ciekawe doświadczenie. Nigdy w czymś takim nie uczestniczyłam i na pewno z przyjemnością się wybiorę. Czy spodziewają się panie sporej grupy zainteresowanych i w ogóle w ilu miastach to się odbywa? W tym roku jest rekord pobity, uczestniczy aż 300 miast w 72 krajach. Dla porównania, dwa lata temu to było 150 parę miast, czyli teraz już dwukrotnie. Tyle. Tak. Dwukrotnie więcej. A jakie polskie miasta przyłączają się do tej kampanii? Pierwszym miastem, które się przyłączyło, była oczywiście Warszawa. I tam jest olbrzymie zainteresowanie tym projektem. Warszawa przy tym stoi. Tak, ale jest i Wrocław, i Kraków, i Olsztyn, więc jest 8 miast i widzę, że z dnia na dzień dołączają następne. No i dobrze, że tym razem Szczecin nie jest gdzieś w tyle, tylko jesteśmy nie, my byliśmy razem przodzie. Z nimi, też będziemy się patrzeć na siebie. Miejsce i czas spotkania. Tak, w tym roku zapraszamy na Jasne Błonia w okolicy pomnika Jana Pawła II. Tam jest ogromna przestrzeń na trawie i będziemy zachęcać, będzie to miejsce oznaczone. Znajdziecie nas Państwo w punktach, gdzie będą tego typu plakaty, gdzie podziała się więź. Troszkę wyżej proszę, poproszę. O. Więź międzyludzka i podziel się jedną minutą kontaktu wzrokowego. Czyli to tylko jedna minuta? Jedna minuta. To dużo czy mało? Zależy. Dla kogo? Ale ciekawe jest, że niektórzy nie liczą tylu czasu, i faktycznie potrafią dużo więcej spędzić, czerpiąc z tego przyjemność, tak? Czy trzeba się, relacji, które się drogie panie, czy trzeba się jakoś do tego wydarzenia przygotować, przynieść ze sobą jakieś siedzisko, tudzież matę, czy no nie wiem, krzesełko rozkładane, takie może można, na ryby, można, co się jak zabiera? Można, najbardziej, bo liczymy na to, że będzie duże zainteresowanie. Ja generalnie czuję, że będzie to piękne spotkanie. Znaczy na pewno od strony organizatora będą stanowiska przygotowane, ale można przynieść swoje, może to być stanowisko stojące, w sensie takie miejsce, żeby sobie zaznaczyć. My mieliśmy dwa lata temu takie hula hop, które oznaczały to miejsce, że tam można stanąć, jak jedna osoba stawała, druga mogła dołączyć. Mhm. Może to być krzesełko, może to być poduszka. Rozumiem, że tutaj ograniczeń wiekowych nie ma absolutnie żadnych. Nie ma żadnego ograniczenia wiekowego. Zapraszamy tych najmłodszych, wszystkie dzieci i tych najstarszych. Wszystkich po prostu, którzy chcą wymienić się przez fajnie jedną minutę pokazać dzieciom spojrzeniem. Od samego dziecka właśnie, że warto się spotykać w taki sposób z drugim człowiekiem. No ja wierzę w ludzi, mam nadzieję, że będziemy bardziej spoglądać sobie w oczy, a nie w te telefony i tylko Facebooki i inne takie bzdety i bajery. W takim razie, ja przypomnę, to będzie 23, tak? 23 września, sobota między godziną 15 a 18, Jasne Błonia. Proszę pamiętać i koniecznie przybyć. Dziękuję paniom serdecznie za dzisiejszą rozmowę i za spotkanie. Moimi gośćmi były Katarzyna Pakalnicka-Prychitko oraz Magdalena Prieditis, organizatorki The World's Biggest Eye Contact Experiment 2017 in Szczecin. W takim razie Państwa zapraszam na krótką przerwę, a po niej wracamy z tematem owitkacym. Zapraszam.